inteligencji katolickiej. I to bo z Trybachowskim, z Mazowieckim, z Gieremkiem i z wieloma jeszcze innymi, z Wałęsą to miałem, że tak powiem, carte blanche, spotkanie w każdej chwili, bo byłem członkiem Stowarzyszenia Mazurka Dąbrowskiego i wiceprzewodniczącym Zarządu Śródmieścia Mazurka Dąbrowskiego, gdzie byłem delegowany do spotkania, także jak mnie zatrzymywali, jak do niego jechałem, dlatego to dowód osobisty tutaj za każdym razem, a później salutowali i szczęść Boże. Panku, mogę pociągnąć dalej? Proszę. Więc wymieniłeś kilka nazw. Tak się złożyło, że miałem możliwość na przestrzeni ostatniego półwiecza poznać niektóre te nazwiska, między innymi Mazowieckiego. Jak chodziłem do świętego Augustyna, on wtedy pak się pracował, przyjeżdżali tam w sali gimnastycznej, mieli spotkania takie ideologiczne, prawda. No i cóż, i tak mówiąc szczerze, to się zawiodło za nim. A ja myślę, co? Tym bardziej, jak w zeszłym roku otrzymał wkład jako największy do kultury polskiej w Teatrze Słowackiego, bo między innymi wziął udział w tych fajerwerkach owsiakowych. Poza tym czytałem ostatnio książkę wydaną w Pelplinie, wtedy, kiedy pisał bardzo źle o biskupie Kaszmarku. O, i biskupie... tu się wykupił. I teraz chwileczkę. Ten list, ten, to był to tygodnik w Wrocławiu. Tak, ja, ja ten artykuł z dwoma stronami, rozumiesz, podrzuciłem 7 dni przed wyborami drugimi, czy pierwszymi, nie pamiętam, tutaj do episkopatu Andrzejowi, dyrektorowi Uglęba, co jest teraz biskupem teraz. Tak, wiem, w Głowiczu. W Głowiczu, tak, podrzuciłem go i został helikopterem w ciągu 7 rozniesiony ze wszystkich parafii i marzegeckich. Poszedł. Nie, odwrotnie było, słuchaj. Mianowicie udał się Urszulik, czy tam, z polecenia jego, tak, do Płocka, żeby jego rodowód w księgach parafialnych. No to nie później. Urszulik tak pisał, że w XVI wieku. Do XVI wieku tam w 1620 roku został. A był synem przecież tego, jak się nazywa, notariusza. Notariusza dla mecenasa, bo tam znali nawet mojej rodzinie, która mieszkała w ośrodku. Mało jeszcze, powiem. Jedna mi osoba bardzo zaufana powiedziała, że jak były wybory do władzy w 1946 czy 1945 roku, to w Krakowie był Mazowiecki jako student na spotkaniu, gdzie wybierano, kto ma w rządzie w 1947 roku. Mazowiecki tam był. Jak się nazywał, co umarł naczelny redaktor tego tygodnika powszechnego? Przedstawiam się, Krystyna Ratyńska. A ja, który czytałem swoje kilka wierszy poświęcone Janu Pawłowi II, no skorzystałem z zaproszenia tutaj kolegi Janka Gruszyńskiego, dobrze wymówiłem nazwisko? Bardzo dobrze. O, dlatego, któremu jestem wdzięczny, że tak jak ja jest zakochany w papieżu, w jego idei, w jego polskości, w jego słowanizmie, prawda, gdzie w Polsce jeszcze taki nie był i chyba długo, długo nie będzie, miałem przyjemność dać, który mnie bronił, ale nie ubiegałem się, żebym cośkolwiek dostawał od niego, czy coś by zostawił. Oto moje motto. W granicach serca Polski tkwi etyka i moralność. Nie wojny, powstania i rozboje, ale kultura polsko-słowiańska, rzeczą której wiara, nadzieja i miłość zło dobrem zwycięża. Pięknie. I teraz chciałem podziękować gospodarzowi, który mnie tutaj zaprosił, chociaż go znam już jest jako Sybiraka. Tak byśmy się zasiedzieli
I koniec końcem chciałem Ci, drogi przyjacielu, za Twoje, że tak powiem, te tutaj męczarnie podziękować człowiekiem, którego zrobiłem 10 lat temu statuetkę papieża. Bardzo serdecznie dziękuję. Będzie na honorowym miejscu, ponieważ Ojciec Święty był mi bardzo bliski przez cały okres Wielkiego Pontyfikatu. Zapraszam na kolejne spotkania dotyczące wystaw Ojcu Świętym i na inne tematy, które tu będą miały miejsce. A jeżeli mnie cośkolwiek gnębi, to ja z nim rozmawiam i się radzę. I on mi odpowiada czasami. Do widzenia. Tej instalacji.